Kiedy śpię, śnię cały czas o miodzie, a gdy nie śpię, to jestem cały czas głodny. Może się jednak wreszcie wypogodzi. O, żaden dach nie oprze się takiej ulewi. No. O nie, znów zacieka i to w trzech miejscach. Co to? O co chodzi? Tutaj, tutaj! Ej, jak ty strzelasz? Przecież ciebie wojowka wpadła do kałuży! Dlaczego jej nie złapaliście i nie zanieśliście do domu? Bo ty tak głupio strzelałeś, prawda? Zachowujcie się przyzwoicie, dzieci! Ten deszcz mnie wykończy nerwowo. Już od tylu dni nie można wyjść z domu. Pada i pada, nic, tylko deszcz okropność. Od tylu dni nic nie wpadło w moje sieci. Chodź tu, moja osłodo. Tobie też deszcz zaszkodził. Nie mogę wytrzymać tego skrzypienia. Zdaje się, że usnąłem przy tej wspaniałej lekturze. Zobaczymy, czy przypadkiem nie wypogodziło się. Wkrótce będę się tu czuł jak w Arce Noego. Piękna pogoda. Cudowna. Wspaniała. Cudowna. Widzisz błękit nieba. Guciu, obudź się, jest piękna pogoda. Aha, rzeczywiście, już straciłem nadzieję. Czy długo trwała słota? Ponad 2 tygodnie, chodźmy na słońce. Jestem taki wygłodzony, że nie mam siły się podnieść. Z tobą tak zawsze. Dobrze, spróbuję. Kręci mi się w głowie, Maju. Dlaczego nikogo nie widać? Widzisz, Guciu, jak się cieszą te małe biedronki? Co wy robicie? Poprzeziębiacie się, brodząc w kałużach. Dosyć tego! A gdzie mamy się bawić? Wszędzie są kałuże! W takim razie chodź z nami gdzie indziej! Czy my jesteśmy winne, że tak długo padał deszcz? A może byśmy razem urządzili wielki piknik, co? Co? Piknik? O tak! Piknik! Piknik! Prosimy! No to chodźmy spytać innych, czy zechcą wziąć w nim udział. Hurra! Hurra! Piknik! Hurra! Hurra! Ja się przyłączam. Wydaje mi się, że zardzewiałem od tej wody. Miło, że i mnie to proponujecie. Tak, z największą przyjemnością. Co? Aż tylu uczestników? Czemu nie? Przecież zabierzemy mnóstwo smakołyków. Jeśli tak, to bardzo się cieszę. Jaki wspaniały dzień, słoneczko świeci i wszystko jest naprawdę pyszne. Się zagraj z nimi.
Ktoś musi z nimi pograć, bo inaczej nie dadzą nam spokoju. Pewnie. A dlaczego ja? Nie jedz tak dużo, Guciu, bo nie będziesz mógł latać. Znałam czmiela, który z przejedzenia spadł na ziemię. Już zagram, tylko przestańcie gadać. Zaraz zobaczycie, jak trzeba grać. Uwaga, strzelam! To wstrętne zawsze na najmniejszego! Ej ty, Bekso, strzelaj do mnie! O, to boli! Co? Co widziałeś go? Kto to? Ktoś to rzucił i trafił mnie prosto w głowę. Czy nie są te łobuziaki? One nie zrobiły tego umyślnie, bardzo pana boli. Co za pytanie. Zobaczyłem wszystkie gwiazdy. Coś ci powiem, grubasku, to twoja piłka? Jak to można nazywać piłką? Jak śmiesz tak do mnie mówić? Kim ty właściwie jesteś? Nie wiecie? Jestem Felix Złotawiec, czyli Złoty Żuk i przynoszę szczęście. Nie bądź taki ważny i napuszony. Lepiej powiedz, kim jesteś i jak się naprawdę Słyszycie, nazywasz. Słyszycie, ta staruszka po prostu mi nie wierzy. Kto tu jest staruszką? A, co za bezczelność! Jeżeli ktoś jest tutaj bezczelny, to na pewno nie ja. Rzuciliście mi to na głowę, kiedy sobie spokojnie spałem. Dlatego jeszcze raz bardzo cię przepraszamy. To nic. Wcale mnie tak bardzo nie bolało. Mnie to nie dziwi. Taka kapuściana głowa. Co to ma znaczyć? No dobrze, już dobrze, uspokójcie się. Przepraszam cię jeszcze raz za nasze niegrzeczne zachowanie. Wybaczam, ale czy nie zaprosilibyście mnie do stołu? Mam przed sobą daleką drogę. Udaję się do miasta na kiermasz. Będę tam prowadził loterię. Kuglarz maskotka. Czy możesz nam udowodnić, że przynosisz szczęście, ha? Co za pytanie? Nie widzieliście, że to ja dostałem piłką w głowę, a nie ten malec? On miał szczęście. Tak, on ma rację. Mały jemu zawdzięcza to, że nie ma guza. Spójrzcie na moją głowę. To okropne, masz wielkiego guza, bardzo cię boli? Bardzo mi przykro, zrobię panu okład z liścia łopianu. O, dziękuję, pani jest bardzo dobra. Jestem za tym, żeby nie cackać się z tym włóczęgą. Ja myślę tak samo. Kim on jest? Wiemy tylko to, co nam sam powiedział. On wygląda bardzo sympatycznie, a poza tym to my nabiliśmy mu guza. Bardzo słusznie. Gucio jest zły, bo Felix nazwał go grubaskiem, ale to określenie nie mija się z prawdą. Oczywiście, teraz znów zaczniecie mi dokuczać. Krótka była nasza radość, znów zaczyna padać. Dzieci do domu! I on ma czelność twierdzić, że przynosi szczęście. A co nam przyniósł? Burzę i ulewę. Święta prawda, my oboje od początku byliśmy mu przeciwni, prawda? Muszę biec szybciej, przemokłem. Nie tak szybko, Guciu. Nie jestem już taka młoda, żeby biec. Dlaczego ta stara jędza przyczepiła się do mnie? Prędzej, prędzej, brak wam siły? A! Spalił się dom Biedronki. Pani Biedronko, to straszne, bardzo mi przykro. Okropne. Straszne. Nasz ukochany domek. Takie nieszczęście. Raz, dwa, oddział, stój. Pani Biedronko, niech się pani nie martwi. Drużyna robocza jest już na miejscu. Zaraz bierzemy się do roboty. Drużyna budowlana jest na miejscu i zabiera się do pracy. Drużyna zaraz zaczyna odbudowę. Czy moglibyśmy wam pomóc? Weźmy się wszyscy do pracy. Do pracy.
Czy zamiast szczęścia mógłby pan przynosić nam belki? Oczywiście, chętnie, już niosę. On to zrobił naumyślnie. I następna. I znowu jedna. I jeszcze jedna. Ach, co za pech, że piorun uderzył właśnie w domek Biedronki. Nie chcieliście mnie słuchać, a mówiłam, że on przynosi nieszczęście. To złoty żuk? Spójrzcie na niego. Czy tak wygląda ktoś, kto przynosi szczęście? Nie, nie, nie. Dzięki waszej pomocy mamy nowy domek. Dziękuję wam. Ładniej się od starego. Skoro się wam podoba, to znaczy, że nasz trud się opłacił. A panu bardzo dziękujemy za pomoc. O, tak, nie dziękujemy. Ma za co. A nie mówiłem, że przynoszę szczęście? Macie teraz śliczny nowy domek. Jestem zawsze do usług. Jeżeli kiedykolwiek znajdziecie się w tarapatach, wezwijcie mnie. W tarapatach? Oczywiście w mojej obecności każda przykrość zamienia się w przyjemność. Jeśli tak, to dlaczego domek Biedronki spalił się właśnie w dniu twojego przybycia do nas? No, no. Dobrze, przyznaję, że z tym pożarem miałem pecha, ale za to teraz mają nowy domek i to właśnie jest szczęście. Nie pleć głupstw, włóczęgo, od początku nie podobałeś mi się. Twoje zrzędzenie puszczam mimo uszu. Ty szczęście, śmiać mi się chce. Co będzie, jak się zaczną bić, co robić? Dzień dobry, kochani, co porabiacie? Kłaniam się wszystkim, już do was idę. W odpowiedniej chwili jest tu ktoś, kogo musisz poznać. Ach tak, rzeczywiście widzę wśród was kogoś obcego. Proszę uważać. Stan wody po deszczu jest wysoki, a pień śliski. O, to prawie powódź, kręci mi się w głowie. Ratunku, ratunku, na pomoc! Aleksandrze! Szybko! Ratunku, ratunku, nie utrzymam się, ratunku! Jaka ta woda jest zimna! Można by cię przepuścić przez wyżywaczkę. Nie należy wyśmiewać się z cudzego nieszczęścia. Proszę pójść do domu i wysuszyć się, bo grozi panu grypa. Wydaje mi się, Aleksandrze, że on ma rację, pędź do domu. Napij się miodu, to dobry środek na przeziębienie. Bardzo ci dziękuję. Wiele podróżowałem po świecie, ale tak pysznego miodu nigdy jeszcze nie piłem. Sami go zbieraliśmy. Czy wiesz, Aleksandrze, że złoty żuk przynosi szczęście każdemu, kogo spotka? Takie opowieści słyszałem wiele razy. To stary kawał. Naprawdę? Jest dużo takich, którzy wierzą, że ktoś lub coś może im przynieść szczęście. A jeśli chodzi o pana złotego żuka, to nie znam go bliżej. Możesz go poznać, jeżeli zostanie u nas przez pewien czas. Może, gdy wyzdrowieje. Na razie męczy mnie katar. Jestem naprawdę bardzo przeziębiony. Czas pokaże, czy przynoszę szczęście, czy też nie. Sami się o tym przekonacie. Okropność, co za katar. Teraz muszę już iść poszukać sobie jakiejś dziupli na nocleg, a więc do jutra. Dziękuję za wspaniały miodek. Nie jestem przekonana, czy on rzeczywiście przynosi szczęście. Patrząc na Aleksandra, powoli zaczynam w to wątpić. Tej nocy znowu była niezła ulewa. Budziły mnie grzmoty, myślę, hej, że Maja, nikomu Filipie, nic się nie stało. Słyszeliście, cała trójka dzieci Biedronki jest bardzo chora. Tak, a jakie objawy? Nie wiadomo, tylko strasznie płaczą. Oj, 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 brzuszek boli, bardzo boli. Płakały przez całą noc, a była taka burza i ulewa, że nie miałam odwagi iść po lekarza. Oto mieszanka ziołowa, sok z liści brzozy i pokrzywy. Pomaga na porost włosów i uśmierza bóle brzucha. Zaraz im dam. O, brzuszek boli, boli brzuszek. Nie chcemy lekarstwa, boli, boli brzuszek. To cudowne, lekarstwo już pomogło. Co za szczęście. Ale skąd takie silne bóle brzucha? Mówię wam, że od wczoraj dzieją się u nas dziwne rzeczy. Myślisz o złotym żuku, co? Tak. On jakoby przynosi szczęście, śmiać mi się chce. Mówię wam, że to on jest winien temu wszystkiemu. Zaczęło się od ulewy podczas pikniku, a potem ten piorun, który uderzył w domek pani Biedronki. I dalej, Aleksander wpadł do strumienia. Można oczywiście twierdzić, że był nieostrożny, ale ja mam o tym inne zdanie. To wszystko przez niego.
Tak jest, to oszust i szarlatan, nadęty pyszałek i nic więcej. Ja też wczoraj miałem szczęście, kiedy podawałem mu belkę. Wiecie, co się stało? Tak mnie potrącił, że usiadłem prosto w kałuży. Nikt mi nie wmówi, że on przynosi szczęście. On nikomu nie przyniósł szczęścia i ja go nie znoszę. A ta burza dzisiejszej nocy i nagła choroba dzieci pani Biedronki, jedno nieszczęście go nie dzieje. To, że on przynosi szczęście, jest tylko jego wymysłem i zwykłym kłamstwem. Gucio ma rację. Wszyscy tak myślą. Co dalej? Oby wszystko dobrze się skończyło. Oby. Dziwny jest ten zbieg niepomyślnych okoliczności. Jeżeli on was nie przekonał, że przynosi szczęście, to dlaczego uważacie, że jest winien nieszczęściom? Uważam, że to wszystko są bzdury. A, on jest podejrzany, twierdzę tak od początku. Zauważyliście, moi drodzy, że dziś jeszcze się tu nie pokazał? Właśnie, Filipie. Po raz ostatni widziałam go wczoraj wieczorem u Aleksandra. No, niezwykle dziwne, doprawdy niezwykle. Zorientował się, że go przejrzeliśmy i zniknął jak kamfora. Halo, jak się macie? Witam, dzień dobry, co słychać? Myśleliśmy, że udał się pan w drogę. Nie, nie udałem się w drogę. Jak widzicie, moi drodzy, jestem jeszcze tutaj. A gdzie pan się podziewał przez cały ranek? Obszedłem spacerkiem łąkę, żeby zobaczyć, jakie szkody wyrządziła nocna burza. Poza kilkoma złamanymi gałązkami nie zauważyłem poważniejszych strat. To prawdziwe szczęście. Co to za żarty? Od chwili, gdy się zjawiłeś, włóczęgo, są same nieszczęścia. Opuść naszą łąkę. Chwileczkę, babciu, chwileczkę. Zastanówmy się nad tym spokojnie. Rzeczywiście, wczoraj nadciągnęła burza, uderzył piorun i spalił się domek Biedronki. Ale nikomu nic się nie stało i wybudowano nowy dom. I to tylko przypadek? Słuchajcie dalej. Aleksander wpadł do strumyka, dlatego że się przestraszył i zakręciło mu się w głowie. Ja mogłem tylko krzyknąć, uwaga, aby zapobiec najgorszemu. Tak, to prawda. Nie zwróciłem uwagi, że w strumieniu wezbrała woda. Kiedy to zauważyłem, przestraszyłem się. A panie dzieci po prostu przejadły się na pikniku i stąd ostre bóle brzucha. Możliwe, niekiedy naprawdę jedzą za dużo. A widzicie, gdyby nie ta burza, to zapewne zjadłyby jeszcze więcej. Ale wszystko dobrze się skończyło właśnie dlatego, że ja tu akurat byłem. Stare przysłowie pszczół mówi, gdy udajesz się w drogę, nie zapomnij plastra i kija. Słuchaj, mały, czasami mówisz rozsądnie, chociaż wcale bym się tego po tobie nie spodziewał. Zdaje się, że to ma być komplement. Zgodny z twoim przysłowiem. Chyba uwierzyliście teraz, że przynoszę szczęście. A gdyby tu była cała moja rodzina, mielibyście aż za wiele szczęścia. Nie musisz ich sprowadzać. Wystarczy nam szczęście, które ty za wiele. Dzięki mnie. Ja jednak w nic nie wierzę. Takie sobie mielenie jęzorem. Chcę odwrócić naszą uwagę od nieszczęść, jakie nas spotykają. Ojej, co będzie, jeśli ta kłoda nie wytrzyma? Nie, to nieszczęście! Wał przeciwpowodziowy pęka, tego się obawiałem. Fala powodziowa pędzi prosto w stronę łąki. Muszę ich ostrzec. W przeciwnym razie są zgubieni. Uciekajcie, ratuj się kto może. Powódź, woda przerwała wał. Patrzcie, on znowu tutaj. Nie słyszycie? O kilometr stąd, tam wysoko, woda przerwała wał. Płynie w tym kierunku bardzo szybko. Uciekajcie na tę górkę, tam będziecie bezpieczni. Nie wierzcie temu kłamcy. Opamiętajcie się, zaalarmujcie wszystkich, niech uciekają. A który to strumień wylał tak ni stąd, ni zowąd? Skąd mam wiedzieć, który? Nie znam tej okolicy. Ale uciszcie się, proszę, i posłuchajcie. Słychać jakiś dziwny szum. Uważam, że trzeba iść na ten wzgórek i rozejrzeć się. Jeżeli będziecie stać i gadać, to wkrótce będzie za późno. Uciekajcie! Dobrze, biegnijcie szybko na łąkę i ogłoście alarm. Niech wszyscy uciekają na wzgórek. U
Uciekajcie! Zbliża się straszna powódź! Uciekajcie w bezpieczne miejsce! Szybciej! Nie tak szybko! Szybciej! Szybciej, 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 jeszcze szybciej! Oddział naprzód, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, szybciej! Woda, woda, mnóstwo wody! Szybciej! Mieliśmy szczęście. Byłoby o wiele gorzej, gdyby on nas pory nie ostrzegł. On chyba naprawdę przynosi szczęście. Byliśmy w stosunku do ciebie niesprawiedliwi. Zgadzam się z tym. Na pewno szczęśliwi są ci, którzy wszystko wykonują we właściwym czasie, prawda? Nie chwalcie mnie aż tak. Jestem bardzo skromny. Musiałbym się zapaść pod ziemię ze wstydu. Gdybyś się zapadł pod ziemię, zaraz zasnułabym pajęczyną ten otwór. O nie, mam nadzieję, że nie jesteś taka zła, na jaką wyglądasz. Być może, ale taki już mój los. W każdym razie dzięki niemu nasze przygody zakończyły się szczęśliwie. Patrzcie, patrzcie, tęcza, to przecież znak szczęścia. W następnym odcinku zobaczycie szalejącą nad Łąką trąbę powietrzną. Jej skutki najboleśniej odczują Maja i Aleksander, których wichura poniesie daleko w inne nieznane miejsce. Tam spotka ich przedziwna przygoda, która zawiedzie przyjaciela Mai przed sąd. Dlaczego tak się stało i czy Aleksander zostanie skazany, dowiecie się już wkrótce.